Cześć! Witam Was na kanale Fizjobody. Dzisiaj rozpoczniemy sobie nową serię filmów Anatomia dla Wszystkich. W tej serii omówimy sobie mięśnie naszego ciała, dokładnie ich budowę, funkcje, unerwienie, unaczynienie oraz jakieś ciekawostki. Dzisiaj zaczniemy od mięśnia naramiennego, ale zanim zaczniemy, możecie dać łapkę w górę i subskrybować kanał. Klikając czerwony przycisk, będziecie wtedy na bieżąco ze wszystkimi filmikami, które dodajemy, a postaramy się ich dodawać jak najwięcej. Tak jak już mówiłem, dzisiaj zaczniemy mięsień naramienny. Jest to duży, płaski mięsień, chyba największy w okolicy stawu ramiennego, który stabilizuje staw ramienny poprzez dopychanie głowy kości ramiennej do panewki stawu. Dodatkowo można powiedzieć, że mięsień jest podzielony na trzy części, część przednią, środkową i tylną. Część przednia oddzielona jest od mięśnia piersiowego, większego, który jakby graniczy z tą częścią, przez bruzdę naramienno-piersiową, w której przebiega sobie żyła odpromieniowa. Okej. Przejdźmy więc do omówienia sobie przebiegu i przyczepów mięśnia. Włączamy atlas i jak już się włączy, musimy znaleźć system mięśniowy. Mamy jego część tylną, czyli grzebieniową. I jak same nazwy wskazują, przyczep początkowy części obojczykowej rozpocznie się na obojczyku, a dokładniej na jego barkowym końcu. Przyczep części barkowej rozpocznie się na barkowym wyrostku łopatki oraz przyczep części grzebieniowej rozpocznie się na grzebieniu łopatki. Wszystkie trzy części podążać będą dobocznie i ku dołowi, żeby przyczepić się na kości ramiennej, a dokładniej na guzowatości naramiennej kości ramiennej. Tak jak widać, wszystkie trzy części otoczą nam dookoła cały staw ramienny, dzięki czemu dopchną głowę kości ramiennej do panewki stawu. Jeśli chodzi o funkcje mięśnia naramiennego, są podzielone tak jak mięsień podzielony jest na części. Część przednia, czyli obojczykowa, odpowiadać będzie za zgięcie ramienia do przodu, dodatkowo będzie wspomagać ruch rotacji wewnętrznej oraz przywodzenia ramienia. Część tylna, czyli grzebieniowa, będzie zginać ramię do tyłu, można powiedzieć, będzie je prostować. Dodatkowo będzie odpowiadała za rotację zewnętrzną oraz za przywiedzenie. Najsilniejsza z części, część środkowa, barkowa, będzie odwodziła ramię do kąta 90 stopni. Z tym, że w przedziale od 60 do 90 stopni odwodzenie wspomagane będzie przez część przednią i tylną, czyli obojczykową i grzebieniową. Unaczynienie tego mięśnia pochodzi od tętnicy pachowej poprzez tętnicę piersiowo-barkową i okalającą ramię tylną oraz od tętnicy ramiennej gałęzią naramienną i tętnicy głębokiej ramienia. Unerwienie pochodzi ze splotu ramiennego, a dokładniej od nerwu pachowego, który od tyłu wchodzi pod mięśnie i przebiega po jego wewnętrznej powierzchni. No i git.